Nareszcie mam już certyfikat z mojego pierwszego egzaminu językowego. W dzisiejszym filmiku chciałabym wam opowiedzieć trzy rzeczy. Pierwsza, dlaczego akurat wybrałam ten egzamin? Drugie, historia otrzymania certyfikatu, bo to było dość pokręcone. Trzecie, czyli opis certyfikatu, to jak wygląda i tak naprawdę dlaczego każdy certyfikat jednak się odrobinę różni. Hej wszystkim, z tej strony Kejta. Jeśli oglądacie mnie uważnie, to wiecie, że poszłam na egzamin z języka angielskiego. Egzamin był w marcu, a ja tak naprawdę dopiero niedawno otrzymałam certyfikat. Więc tak, poszłam na ten oto egzamin. I może pojawić się pierwsze pytanie, dlaczego akurat na ten? I tutaj odpowiedź może być taka, wiecie, taka typowo polska, taka, z której można się nabijać, ale ten egzamin był po prostu za darmo. I okej, możemy się zastanowić, hej, ale po co mi pójść na jakikolwiek egzamin tylko i wyłącznie dlatego, że on jest za darmo? To był pierwszy egzamin językowy w moim życiu. Po drugie, wiedziałam, że jeśli coś mi się jednak nie uda, to tak naprawdę nie będę miała wyrzutów aż tak bardzo do siebie, że coś mi nie poszło. Po prostu będę wiedziała, okej, dobrze, ten egzamin był za darmo, mogłam coś nawalić. Ale tak naprawdę jakiś miesiąc po egzaminie, nawet nie cały, otrzymałam wyniki. I okazało się, że brakowało mi tak naprawdę tylko 5 punktów do maksa. Na moim blogu pisałam po pierwsze, jak się odstresować przed egzaminami, a po drugie pisałam jeszcze tak naprawdę opis tego całego egzaminu. Jak to wyglądało, jakie były moje przeżycie i tak dalej, i tak dalej. Nie będę tego powielać, linki macie w opisie oraz w pierwszym przypiętym komentarzu. Okej, ale o co chodzi o tą drogę certyfikatu do mnie? Dlaczego to moim zdaniem było takie dość dziwne? Więc tak, jak tylko dostałam wyniki, dostałam wiadomość, że mogę zamówić ten certyfikat. Było to nieobowiązkowe, ale jeśli chciałam, to nie było problemu i tak dalej. Za to musiałam jednak zapłacić 200 zł. Hej, no nie po to dostałam wysoki wynik, żeby nie chcieć certyfikatu. No i okej, zamówiłam ten certyfikat, trzeba tam było wpłacić oczywiście pieniądze, napisać wiadomość, że się wpłaciło te pieniądze i to oczywiście wszystko zrobiłam. Potem myślałam, że coś się stało, ponieważ nie dostawałam tego certyfikatu z miesiąc. Moim zdaniem było to bardzo długo. Z jednej strony starałam się przekonywać, że no dobra, okej, to podobno szło ze Stanów Zjednoczonych i tak dalej, więc mogły być jakieś opóźnienia. Kiedy otrzymałam ten certyfikat, to koperta była z Wyższej Szkoły Bankowej, czyli tak naprawdę miejsce, w którym odbył się ten egzamin. I tak sobie pomyślałam, okej, dobra, najpierw z Ameryki do Polski, do Wyższej Szkoły Bankowej, potem z Wyższej Szkoły Bankowej do mnie. To mogło zająć trochę ponad miesiąc. Tutaj pojawił się tylko problem, ponieważ ten certyfikat był cały pognieciony, nie nadawał się on do pokazania nikomu. Niby miałam ten certyfikat, wysłałam zdjęcia tylko najbliższym, ale nikomu nie chciałam pokazywać tego certyfikatu, bo naprawdę był w złym stanie. To co widzicie, to i tak jest efekt kilkudniowego prostowania pod książkami, bo na żelazko nie chcę się zdecydować, bo jeszcze coś się stanie i będę miała naprawdę problem. Teraz jeszcze tylko takie jedno ważne pytanie, czy ten certyfikat w ogóle mi coś da? Może, może nie. Na pewno mam potwierdzoną znajomość języka angielskiego do poziomu B2. I to jest już dość wysoko. Teraz będę się starać, by udokumentować moją znajomość języka angielskiego na poziom albo C1, albo C2. Jeśli chciałabym pójść i potwierdzić moją znajomość języka angielskiego na C1, to poszłabym w tym roku, jeśli na C2, to poszłabym w następnym roku. Jeśli bym chciała udokumentować mój poziom języka angielskiego na C2, to musiałabym jeszcze trochę się douczyć i dlatego poszłabym dopiero w przyszłym roku. Jeśli oglądacie mnie dokładnie, to wiecie, że na początku chciałam iść na ten egzamin. Moje plany jednak trochę się zmieniły, no z racji tego, że po pierwsze ten egzamin, na który ja poszłam, to był za darmo, to jedna kwestia, po drugie okazało się, że jednak tego certyfikatu, tego konkretnego nie będę potrzebować. I stwierdziłam, że no dobra, okej, wolę jednak się trochę postarać i spróbować zdobyć poziom native'a, ponieważ C2 to jest taki poziom proficiency. Nie wiem, jak mi to pójdzie. Jak na razie mam mój pomysł na plan nauki. Jak na razie chcę się skupić jednak na japońskim, ponieważ egzamin mam za niecały miesiąc i tutaj muszę nadrobić jeszcze trochę zaległości. I tyle. Plany na naukę języka angielskiego po egzaminie z japońskiego już mam, więc o to się nie martwię. I tak naprawdę wtedy wszystkie moje słowniki pójdą w ruch, ponieważ to z nich właśnie będę się uczyć głównie. To jest taki pierwszy pomysł. Okej, moi drodzy, bez zbędnego gadania, przejdźmy do certyfikatu.
Ta-dam! Tak wygląda ten certyfikat, akurat ten konkretny, który ja mam. Więc tak, tutaj mamy nazwę tego certyfikatu. Tutaj, że certyfikat osiągnięcia. Ten certyfikat jest po to, aby udokumentować, że Katarzyna Flamma, czyli Flamma Katarzyna, bo tak, o tym, że ja, otrzymała następujący wynik w danym teście. Tam słuchanie 300, formy oraz znaczenie językowe 300, czytanie 295. Jedynie w czytaniu mi coś nie poszło. I tutaj pojawia się takie magiczne coś. To akurat jak tylko zobaczyłam ten certyfikat, to mnie to bardzo zdziwiło. Czyli tak naprawdę poziom certyfikatu. Otrzymałam najwyższy poziom certyfikatu, czyli tak naprawdę egzamin poszedł mi bardzo dobrze. I najprawdopodobniej dlatego i ta pieczątka jest złota, i to obramowanie jest złote. Obramowanie na pewno, co do pieczątki nie jestem pewna. Przechodzimy do drugiej strony certyfikatu i tutaj tak naprawdę właśnie mamy opis tych wszystkich poziomów. Czyli tak naprawdę tutaj mamy ten poziom najwyższy, czyli właśnie złoty. Później mamy srebrny, później brązowy, zielony oraz niebieski. Tutaj jest opis, co osoba na danym poziomie potrafi robić, a czego nie. Znaczy, tak w skrócie to wychodzi. No bo jak się przeczyta, to z tego można to wywnioskować. Tutaj mamy opis, który pomoże nam zrozumieć, dlaczego dostaliśmy daną rangę, czyli dany kolor tego certyfikatu, a dlaczego nie inny. I tutaj jest podział na poziomy. Tutaj mamy najniższy poziom, czyli to jest głównie A1, a czasami A2. Tutaj mamy głównie A2, ale czasami A1. Tutaj jest raczej B1, ale czasami A2. Tutaj mamy ciągle B1, a tutaj mamy B2 dla wszystkich sekcji, czyli dla tych wszystkich czynności, które były tam sprawdzane. Tutaj mamy jeszcze taką małą ściągę, która tak naprawdę mówi, jak to było punktowane. No i cóż, myślę, że to moje 295 punktów nie jest wcale takim słabym wynikiem. Dla mnie egzamin był dość prosty, więc z jednej strony bardzo się cieszę, że otrzymałam taki wynik, ale myślę, że okej, dobrze, to może była moja nieuwaga, że nie otrzymałam tych 5 punktów. Z drugiej strony jednak myślę, że tutaj może włącza się mój perfekcjonizm, to, że chciałabym być najlepsza, jeśli chodzi o te języki obce. Ale tak jak często mówię, języki obce to jest coś, czego nie można się nauczyć, wiecie, tak na 100%. A więc no okej, mogą zdarzać się błędy. No i mi akurat się zdarzyły na tym certyfikacie, ale tak czy siak jestem zadowolona. I jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o ten certyfikat. Sam podział na poziomy bardzo mnie zdziwił. No bo z jednej strony okej, zazwyczaj czyta się o tym, co dany egzamin nam daje, w czym nam może pomóc, ale rzadko kiedy chyba sprawdza się, jak te certyfikaty potem wyglądają. Na oficjalnych stronach niby jest podany wygląd certyfikatu, ale mi osobiście to zawsze jakoś uciekało. Myślałam, że to nie jest nic ważnego, że to nie jest nic fajnego, dlatego pomyślałam, że okej, może taki filmik dla niektórych osób się przydać. I mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, nie tylko o tym egzaminie, ale również o certyfikatach, jak wyglądają. Przynajmniej tak wygląda ten certyfikat. I cóż, moi drodzy, to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten filmik. Jeśli jesteście ciekawi, po pierwsze, jak wyglądał ten egzamin, po drugie, jakie były czytanki, z czym ja miałam największy problem, to odsyłam Was na mojego bloga, tam jest wszystko opisane. Cóż, moi drodzy, mam nadzieję, że cieszycie się razem ze mną. Ja, tak jak powiedziałam, bardzo się cieszę, ale chciałabym jednak maksa. Tak, mój perfekcjonizm czasami jest denerwujący, ale to już inna kwestia. Cóż, to byłoby na tyle w dzisiejszym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak było, pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę. I cóż, ja teraz zmykam uczyć się japońskiego, bo drugi egzamin sam się nie napisze. Pa, pa, moi drodzy. Kocham Was.